Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy, witam bardzo serdecznie również rabina Łodzi, Dawida Szychowskiego i cieszę się z naszego kolejnego spotkania po jakiejś tam niemałej przerwie. Cieszę się z tego, że będziemy mogli porozmawiać, a mam nadzieję, że tematy, które dzisiaj poruszymy, są ważne i aktualne również ze względu na to, co się dzieje i u nas w kraju, i w świecie, i również w relacjach między Kościołem rzymskokatolickim, a społecznością żydowską. To poproszę na początku może, by rabin zechciał nam wyjaśnić rzecz następującą. Świece chanukowe, które są chyba dzisiaj już najbardziej znanym symbolem żydowskim w Polsce, wiemy, że są związane ze świętem Chanuki, czyli ze świętem poświęcenia świątyni. Czy mógłby rabin wyjaśnić nam znaczenie znaków, jakimi są świece i rytuał, jaki towarzyszy temu świętu, zapalaniu tychże świec? Symbolika w żydowskiej tradycji jest rzeczą złożoną. Nic nie ma po prostu jednego znaczenia. Mhm. Zazwyczaj są to kilka warstw znaczeniowych. Też tradycja z pokolenia na pokolenie, ona się wzbogaca. To znaczy, jeżeli kontynuujemy jakąś tradycję, ona nabiera dodatkowych znaczeń, dodatkowego sensu. Żeby tak ją rozebrać i historycznie powiedzieć i wskazać na to, co jest istotą, co jest tym pierwszym symbolem, nie takie proste zadanie to jest. Takim, myślę, najogólniejszym sensem świec, bo tutaj trzeba dodać, że te świece chanukowe, jaka jest ich charakterystyka? Otóż charakterystyka jest taka, że to są malutkie świece, skromne świece. Prawo żydowskie mówi o tym, że one mogą być zrobione z czegokolwiek, w przeciwieństwie do świec szabatowych, które mają pewne ograniczenia, muszą być z tego materiału, a nie z innego. Natomiast świece chanukowe niemal mogą być ze wszystkiego i mają świecić jedynie pół godziny. Mogą dłużej, ale przynajmniej pół godziny. Czyli widzimy, że te wymagania wobec tych świec jest bardzo minimalne. To znaczy, jakiś tam, byle zapalić jakiś płomyk. To oznacza, że one są skromne i jako tako symbolizują skromność, ale też upór. To znaczy, że mimo tego, że są skromne, ważne jest, żeby zapalić. One się mają palić. Mają je zaświecić w ramach możliwości, jakie posiadamy. Ale ważne jest, żeby ten płomyk zapalić, żeby on był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Tutaj już mówię o znaczeniu pokoleniowym. Czyli widzimy tutaj, przez lata Żydzi zapalają świeczkę chanukową, która jest bardzo skromna, minimalna, i przekazują tę tradycję z pokolenia na pokolenie. I to jest symbol samej tradycji żydowskiej, która, wiadomo, przed zburzeniem świątyni Żydzi stanowili naród na swojej ziemi i był zupełnie ich inny status i inny charakter, inna istota niż po tym, jak byli przez 1880 lat na wygnaniu. To jest zupełnie, sytuacja się zmienia, często w sytuacjach bardzo ciężkich i musieli sobie radzić, musieli szukać, być kreatywni, ale ważne jest było to, żeby tę tradycję przekazać. Czasami było to bardzo trudne i wymagało wielu poświęceń, ale z uporem, konsekwentnie Żydzi przekazywali tę tradycję, jednocześnie dostosowując się do warunków. I to jest właśnie ta świeczka chanukowa, minimum. Zrób, jeżeli nie możesz rozświetlić jej, tej pełnej menory w świątyni, to zaświeć w swoim domu malutką świeczkę. Ważne, żebyś zapalił. Czy zapalamy je każdego dnia przez te dni jedną, czy zapalamy je wszystkie razem na tym świeczniku? Ostatecznie przyjęty zwyczaj jest taki, że codziennie zapalamy o jedną świeczkę więcej. Pierwszego dnia jedną i tak kończymy ósmego dnia na ośmiu świeczkach. Dodatkowo jest jeszcze jedna, dziewiąta świeczka, ale ona pełni funkcję taką pomocniczą, poboczną. Teraz ona ma znaczenie w prawie żydowskim oczywiście, ale to jest już mniej chyba interesujące dla was. Jak według rabina
można wyjaśnić genezę gestu posła Grzegorza Brauna, który, jak wiemy, zgasił w polskim Sejmie świece chanukowe. Czy rabin uważa, że to pojedyncze działanie konkretnej osoby, czy to było pojedyncze działanie konkretnej osoby, czy za tym też kryje się coś więcej? To coś więcej to jakaś ideologia, może nawet jakaś grupa osób. Jaka jest geneza, co było, to tkwi w głowie posła Brauna, trudno mi jest powiedzieć, nie chciałbym wchodzić do jego głowy, też mógłbym się zgubić tam, więc nie bardzo jest mi znane. Natomiast tak, z jednej strony można powiedzieć oczywiście, no, tu ma w szerszym kontekście wypowiedzi pana Brauna, często są antysemickie, dopatruje się jakby w tradycji żydowskiej jakichś elementów satanistycznych i specjalnie nie przepada za narodem żydowskim. Pewnie też wydaje mi się, że to jest przede wszystkim z lęku jakiegoś, że oto Żydzi opanowują nasz dom i chcą nas, no, jakiś taki stary, dobry antysemityzm. Ale też, tak, to, więc to jest szersze tego, no, i to jakby nie mamy złudzeń. Są antysemici na świecie, są też ludzie, którzy wspierają naród żydowski. To jest jakby nic nowego i zawsze tak było. Natomiast w tym wąskim kontekście tego, co się wydarzyło w Sejmie, można też na to spojrzeć, tutaj mógłbym się pokusić. Oczywiście dlaczego się pokuszę o to? Ponieważ jesteśmy tradycją monoteistyczną, a więc uważamy, że wszystko wychodzi z jednego źródła. A więc jakikolwiek akt człowieka, im głupszy, im bardziej szalony, tym bardziej jesteśmy zdeterminowani, żeby doszukiwać jakiejś tam prawdy w tym. Co tam leżało? No i to potrafię sobie wyobrazić, że no, jest tutaj Sejm, czyli takie serce polityczne Polski, zapalane jest chanukija. To może bardzo dotknąć tych lęków, że oto Żydzi opanowują i będą nas. To też stoi troszeczkę w opozycji względem tradycji żydowskiej, to znaczy żydowska tożsamość, Żydzi uważają się za naród wybrany, ale zgodnie z tym, co mówi filozof Levinas, każdy naród powinien się uważać za wybrany. Każdy naród powinien uznać swoją istotę, znaleźć swoją istotę, ponieważ w ten sposób tworzymy organizm. Tak jak w organizmie jeden narząd nie zastępuje drugiego, tak każdy naród w całej cywilizacji ludzkiej powinien odnaleźć swoją istotę i dzięki temu właśnie, dzięki temu, że będzie się traktował jak wybrany, nie będzie próbował narzucić swojej tożsamości innemu narodowi. I to jest bardzo mocny fundament w tradycji żydowskiej. Nie staramy się narzucić, wręcz przeciwnie, nawet my jesteśmy wybrani, więc nie chcemy, żeby ktoś inny był wybrany do tego, co my jesteśmy wybrani. Nie jesteśmy wybrani do wszystkiego, do pewnych elementów. I teraz mi zależy na tym, żeby każdy był sobą. I teraz, czyli można powiedzieć, że nie jesteśmy tożsamością imperialistyczną, chcącą narzucić swoją tożsamość wszystkim. I taki akt wejścia z naszą tożsamością głęboką do Sejmu może być takim, być może budzić jakiś tam niepokój, że oto chcemy jakoś tam opanować czy coś. Więc tutaj można zastanowić się nad sensem w ogóle zapalania chanukii w Sejmie. Być może, ja wiem, że rabini Chabadu kierowali się tym, żeby rozsławiać. Zupełnie to nie chodziło, żeby jakieś tam opanować, mieć jakieś lobby w Sejmie, tylko bardziej rozsławiać i pokazać, że oto w Polsce, w kraju, gdzie były obozy niemieckie, zagłady i zdarzyło się to, co zdarzyło się, oto po latach zapalamy świeczkę chanukową. Kto by pomyślał? I to jest piękne, prawda? To jest odwrócenie. Ale tak jak mówię, ten gest może być odczytany właśnie z perspektywy takiej lękowej bardziej. Nie mam wątpliwości, że każde gesty, które uderzają, użyję słowa, w świętość i ważne rzeczy dla każdej z religii, powinny być piętnowane i potępiane. Natomiast myślę, że część społeczeństwa też wzburza to, że dokonują się profanacje liturgii, na przykład mszy świętej,
I nie słyszymy też jakby żadnego potępienia tych gestów ze strony innych religii. Czy rabin nie uważa, że powinniśmy w tej kwestii jakby uwrażliwiania ludzi, że są pewne granice, których nie wolno przekraczać, tutaj czy to dotyczy gaszenia świec chanukowych, czy to dotyczy mszy świętej, czy to dotyczy nawet malowania Mahometa, że my powinniśmy wszyscy jednogłośnie mówić non possumus, nie ma na to zgody. To jest bardzo ciekawe pytanie. To znaczy tak, wychodząc z takiej perspektywy, jest w narodzie żydowskim, są grupy, zdarzyło się to na przykład w Jom Kippur ostatnim, jest grupa, która, osoba, która podczas modlitw w Jom Kippur na ulicy Tel Awiwu, wiadomo, zgodnie z żydowską tradycją ortodoksyjną jest oddzielone miejsce mężczyzn od kobiet i przyszedł mężczyzna z flagą tęczową i zaczął demontować te mechice. Był to jakiś atak jakby kogoś, kto jest ufundowany na progresywnym myśleniu, w jakieś tradycyjne wartości i to było dosyć straszne, prawda? I to była sprawa wewnętrzna. Jakby nie oczekujemy, żeby Kościół zabierał jakby stanowisko w tym i potępił ten akt, ani też żadnych imamów, ani... To jest jakby wewnętrzna nasza sprawa. Więc to wiem, to na pewno. Teraz, czy to znaczy, że na przykład rabini nie powinni potępić, wystąpić przeciwko tym, którzy na przykład atakują, czy są agresywni względem, jak ksiądz powiedział, chrześcijaństwa. Tak. Więc myślę, że jeśli mówimy o aktach agresji, nie daj Boże, z naszej społeczności, to jak najbardziej, to nie ma dwóch zdań. Nie ma miejsca na takie coś. Nie ma. Nie ma miejsca na agresywność, nie ma miejsca na jakąś przemoc, czy dewastowanie rzeczy, które dla innych są rzeczami świętymi. Natomiast jeśli miałbym sobie wyobrazić, że ja jako rabin potępiam akty jakiegoś wandalizmu czy agresji w Polsce względem Kościoła katolickiego, w sercu mogę to potępiać. Czy publicznie powinienem się wyrażać? Nie wiem. Nie wiem. Musiałbym się zastanowić. Być może tak, tylko to jest pytanie, które nie chciałbym szastać. Dlaczego? Ponieważ tak jak z szacunkiem odnoszę się do tego, co się dzieje w narodzie żydowskim, że to jest wewnętrzny jakiś dyskurs, wewnętrzna polemika i są różne, jest różne. To ogólnie rzecz biorąc mógłbym potępić, tak jak powiedziałem, wszelkie, ale w tych specyficznych sprawach to nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebny głos, czy on by coś dodał, czy jeśli ktoś by mnie przekonał do tego, że to jest ważne, i że faktycznie to coś doda do tego dyskursu i uspokoi i tak dalej, mógłbym to zrobić. Mhm. Ale kto wie, czy to nie zadziała w drugą stronę. Bo ciężko mi wziąć za to odpowiedzialność. Także to wymaga, musiałbym się zastanowić. Nie chcę się jakby wykręcać odpowiedzi, to nie o to chodzi, tylko to jest... Mhm. Słuchając rabina, dwa słowa mi przyszły na myśl. Właśnie słowo uspokoi, ale też postawię pewne granice, bo ja myślę, że dzisiaj to, co nam bardzo wszystkim zagraża, myślę wszystkim religiom, to jest to, że te granice są przekraczane, a za nimi dzieją się rzeczy, które są, krótko mówiąc, użyję słowa niedopuszczalne, nie chcę jakby wchodzić. Pozwolę trochę zmienić temat, jeśli mogę. Chciałbym poprosić rabina, żeby rabin zechciał nam wyjaśnić, czym jest szalom, czyli pokój, w religii i w tradycji żydowskiej i czy jest on czymś więcej niż tylko brakiem konfliktów, brakiem wojen? Koncepcja szalom, czyli pokój, ma swoje źródło w słowie szalem, czyli pełnia. Szalom tutaj należy pokój odróżnić od spokoju. Pokój to jest sytuacja, w którym
Nawet można by nawiązać do tego, co kardynał Ryś powiedział na naszym spotkaniu. On powiedział, prawdziwy pokój to jest wtedy, kiedy nie ma lęku w sercu. To znaczy, jeśli ktoś wraca teraz dzisiejszego wieczoru do domu, niech sprawdzi, czy jest spokojny w sercu. Co to znaczy? To znaczy, że ja nie, że żyję w rzeczywistości, w którym nie muszę pilnować jakoś swoich granic, że ktoś mi je naruszy zaraz, tylko mogę się rozwijać. Okay? To jest koncepcja pokoju. Od szalem, czyli pełnia. To oznacza, że jest miejsce dla każdej tożsamości. To znaczy, że każda tożsamość ma swoje miejsce i ma przestrzeń do tego, żeby się rozwijała. Prawda? Jeżeli sytuacja jest taka, w której jedna tożsamość jest uciskana, ale jest spokój, to nie jest pokój. Prawda? Mimo tego, że nic się nie dzieje, nie ma wojny, to niekoniecznie to jest pokój. Okay? I tutaj jest bardzo istotna kwestia relacji między pokojem a prawdą, w którym to jeszcze nie wiadomo, dyskusja się toczy wśród mędrców, co jest wyższą wartością, pokój czy prawda. One są na tyle blisko siebie, w momencie, kiedy jest naruszana prawda, kiedy pokój jest jakimś rodzajem fałszu, wtedy to nie jest pokój. To może być spokój, ale to nie jest pokój. Więc pokój nie może być okupiony rezygnacją z rozwijania naszej tożsamości, waszej tożsamości, mm-hmm. jakiejkolwiek, bo wtedy to nie jest pokój, to nie jest szlemut, nie ma pełni wtedy. Mm-hmm. Rabin przywołał spotkanie, modlitwę w ramach Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. Przypomnę, że w tym roku to spotkanie odbywało się pod hasłem Szalom, pokój, dar Boga. Nie mam wątpliwości, że pokój jest darem Boga, ale moje pytanie jest takie, czy w kontekście wojny na Ukrainie i działań zbrojnych w Gazie, my mamy prawo przywoływać i powoływać się na ten dar, na pochodzenie tego jako daru, skoro człowiek jest wszczyna konfliktu i wojny. Co rabin na ten temat myśli? No tu trzeba zapytać, w jakim sensie, w jakim znaczeniu, w jakim sensie pokój jest darem Boga. Mhm. Jest midrasz w Bereshit Rabba, w zbiorze midraszy, to jest midrasz ósmy, bardzo ciekawy. On opisuje spór aniołów o to, czy ma powstać człowiek. Zgodnie z... Zbierają się aniołowie wokół Boga i zaczynają się spierać. Zgodnie z wersem w 85. psalmie, wydaje mi się, że to jest 14 wers, miłosierdzie i prawda się spotkały, sprawiedliwość i pokój ucałowały się. Jest taki wers. To znaczy, kiedy one się spotkały? Właśnie w sytuacji, kiedy Bóg zamierzał stworzyć człowieka i zaczęli się sprzeczać. Miłosierdzie mówi, jestem za tym, żeby stworzyć człowieka, ponieważ on jest, bywa miłosierny. Prawda mówi, nie, kłamie, cały czas kłamie, nie tworzyć. Potem sprawiedliwość mówi, ja jestem za stworzeniem człowieka, ponieważ on szuka sprawiedliwości. Pokój mówi, pod żadnym pozorem, cały czas będzie prowadził wojny. Bóg co zrobił? W czasie, kiedy aniołowie się kłócili, ulepił człowieka, stworzył człowieka i wziął prawdę i rzucił, cisnął ją na ziemię. To dlaczego ciskasz na ziemię prawdę? Prawda z ziemi wyrośnie. Co to znaczy, że z ziemi wyrośnie? Często na marginesie Mesjasz w żydowskiej tradycji często jest nazywany rośliną. Roślina. Czemu? Ponieważ tak jak roślina przechodzi metamorfozy, jest procesem jej wzrastania, tak samo przemiany na świecie i dojście do sytuacji pokoju jest procesem i często widząc ten świat nie wierzymy w to,
że on może przeistoczyć się w świat, który będzie światem pokoju. Tak jak w roślinie rzucamy ziarno do ziemi, ono gnije, prawda? Zaczyna się rozkładać. Kto by pomyślał, że niedługo wyrośnie z tego piękna roślina. Tak samo jest z procesem przychodzenia Mesjasza i dochodzeniem do świata, w którym jest pokój. To jest proces, ale tu jest istota w tego sporu, jest taka, czy człowiek jest w stanie osiągnąć pokój, czy nie. Aniołowie się spierają, mówią, że nie. Bóg rzuca, tworzy, mówi, on, jego planie, boskim planie jest miejsce na to. Znaczy wszystko jest w procesie, w procesie syntezy przeciwieństw, ale koniec końców człowiek ma możliwość dojścia do pokoju, koniec końców go osiąga, ale tak jak mówimy, to jest proces. Według naszych mędrców żyjemy w czasie pod znakiem sfery, to jest według kabalistycznych koncepcji sfera gwura, czyli siła. Dlatego cały nasz świat, nasza historia wygląda jak jedna wielka konkurencja i walka, ale zmierzamy ku innej sferze, to jest sfera Tiferet, czyli coś inny świat, wyższy, harmonijny bardziej. To jest nasz cel. A potem jak dojdziemy do tamtego, będziemy mieli kolejny cel. I tak kolejny. Ale ten świat, w którym żyjemy, teraz akurat jest światem konfliktów. Ale w potencjale naszym zadaniem jest przezwyciężyć go i osiągnąć, dojść do świata pokoju. Teraz jak osiągać ten pokój? To już jest dyskusja. Mi się wydaje, że też tak jak ja rozumiem i o czym też rozmawialiśmy na dniach judaizmu, często tutaj jest pewna różnica między koncepcją żydowską a chrześcijańską. Można to powiedzieć w ten sposób, tak prowokacyjnie, że nie chodzi o to, żeby zaprzestać prowadzenia wojen, to znaczy ja jako podmiot, czy w jaki sposób ja mam zaprowadzić pokój? Muszę zaprzestać prowadzenia wojen. Ale jeżeli ja, podmiot, który chce dobra i pokoju, zaprzestaję wojny, nie mam gwarancji, że inny podmiot chce tego samego i nie przyjdzie i mi, ja się rozbroję, a on mi przyjdzie i... Więc być może nie chodzi o to, żeby zaprzestać, tylko żeby wygrać. Jeżeli naszą głęboką intencją jest świat harmonijny, pokojowy, to mamy obowiązek bronić tej koncepcji, nie dać komuś, kto chce narzucić inną wizję, narzucić przemocą swoją tożsamość, nie mamy prawa jemu to pozwalać na to. Innymi słowy, musimy strzec jakiegoś porządku. I to jest nasz obowiązek. I to jest, wydaje się, inna koncepcja niż koncepcja zło dobrem zwycięża. I ja wiem, że to jest obca koncepcja, ale też koncepcja tradycji żydowskiej też nie jest, nie postulujemy jej, żeby wszystkie narody miały tę samą koncepcję. Prawda? To jest, jeżeli jesteś narodem, który faktycznie wewnętrznie bardzo głęboko podąża za pokojem i chce pokoju, to go broń. Czy ja dobrze zrozumiałem, że według tej koncepcji, użyję słowa żydowskie, jest tak, że za konfliktem jest pokój i dążymy do tego pokoju również poprzez konflikty, bo jednak ta wizja chrześcijańska wydaje mi się, że ona jest oparta na tym, że my próbujemy do konfliktów jednak nie doprowadzać, w sensie takim, że krzyczymy, spróbujmy usiąść i rozmawiać. Oczywiście zawsze, nie, to oczywiście zawsze poprzedza. Nikt nie chce wojny, nie biegnie do niej i w świecie żydowskim jest niemalże teraz dyskusja, że jest problem z prowadzeniem wojnami, ponieważ Żydzi bardzo nie lubią prowadzić wojny, wbrew temu, co jest teraz cały czas, są zanurzeni w konflikcie, ale ten konflikt się ciągnie i ciągnie właśnie ze względu na to często, że jest pewien takie, no nie, a może tak, a może się wycofajmy, a może dajmy pieniądze Hamasowi, a może im brakuje tego, a może im brakuje... Na pewno teraz jak Hamas będzie miał władzę i będą mieli pieniądze, to już nie będą chcieli prowadzić wojny, no bo przecież będą musieli wyrzucać śmieci w strefie Gazy, będą musieli się zajmować administracją. Na pewno już odpuszczą. Tymczasem nie. Tymczasem zupełnie jest inna i zupełnie nie rozumiemy często intencji i konsekwencji oraz cierpliwości akurat tych ugrupowań fundamentalnych. Oni mają cierpliwość i wszystko, cokolwiek dostaną, wykorzystają to po to, żeby osiągnąć swój cel. Celem jest pozbycie się Żydów
z ziemi Izraela. To jest jakby, i oni to mówią otwarcie, ale Żydzi często jakby nie, oni nie mają tego na myśli. Dlaczego? Ponieważ uciekają zawsze od konfliktu. I to jest opisane już w Biblii, kiedy Jakub przed spotkaniem Esawa jest tam napisane, że przeraził się i zląkł się bardzo. Tak, na pojawienie się Esawa, na myśl o spotkaniu z Esawem. Więc co to znaczy przeraził się i zląkł się bardzo? Komentarz mówi, przeraził się, że może zostać zapity, zląkł się bardzo, że będzie musiał zabić. Okay? Czyli to jest tkwi jakby w istocie, w tożsamości Jakowa, niechęć do tego, żeby też prowadzić wojny i zabijać. Teraz połączę takie dwa, właściwie w jednym pytaniu zostaną zawarte dwa. Z jednej strony jedno będzie się odnosiło do sytuacji, jaka jest dzisiaj właśnie w Gazie, czy też w Izraelu, a druga będzie się rzecz odnosiła do sytuacji, jaką mamy dzisiaj w Polsce. Moje pytanie jest następujące. Czy Izraelita, spotykając dzisiaj Palestyńczyka, pozdrowi go słowem szalom? Jeśli tak, to czy te słowa będą życzeniami pomyślności? Pytam również dlatego, ponieważ uważam, że Polak Polakowi mówiąc dzisiaj dzień dobry, niekoniecznie przekazuje życzenia dobra. Odpowiadając oczywiście, że tak. I to jest, dlaczego w ogóle jest takie pytanie? Ponieważ tu jest, często ludzie nie rozróżniają między relacjami jednostkowymi, a kolektywami. Naród żydowski powrócił do swojej ziemi, dokonując w ten sposób pewien rodzaj sprawiedliwości dziejowej. Teraz zakładając tam państwo i twierdząc, że oto będzie teraz ziemia Izraela i państwo Izraela, nie znaczy to, że wszyscy, każdy Arab lub każdy muzułmanin ma stamtąd się wynosić. Nie chodzi o to, ale to, co to oznacza? To oznacza, że wszyscy Arabowie, którzy tam są, nie mogą już marzyć o jakimś kolektywnym śnie, to znaczy o aspiracjach narodowych. Znaczy nie ma tak, że wewnątrz Izraela nagle są grupy, które mają aspiracje utworzenia swojego narodu. Nie ma dwóch gospodarzy w jednym miejscu, bo to siłą rzeczy będzie prowadziło do konfliktu. Teraz... Rozumiem, że taką analogię mamy dzisiaj w Hiszpanii, gdzie jeden region, prawda, Katalonia, próbuje stworzyć własny kraj wewnątrz kraju. Myślę, że tu o taką analogię chodzi. Być może, nie wiem, tu trzeba zbadać, jaka jest historia. Wiem mniej więcej, jaka jest historia ziemi, Ziemi Świętej i obecności i też relacji od okupacji arabskiej 1300 lat temu, to jaka była ciągłość tam społeczeństwa, które mieszkało, tam było do VII wieku, tam była większość chrześcijańska, potem też było zazwyczaj chrześcijanie, tam przejmowali dopiero Imperium Otomańskie, tam zazwyczaj było bardzo mało w ziemi Izraela, bardzo mało ludzi, tam było 100-200 tysięcy, dopiero w XIX wieku i pod mandatem brytyjskim tam i przy jednoczesnym ulepszeniu warunków zdrowotnych zaczął się rozwój ludności. Ale do czego zmierzam? Tego, jeżeli przed powstaniem państwa Izraela, powiedzmy sobie w 1914 roku, kiedy spotykasz Żyda na Ziemi Świętej i pytasz, jakie jest jego marzenie, moje marzenie jest takie, żeby przyjechało tu więcej Żydów i żebyśmy utworzyli państwo żydowskie. Teraz, spotykasz Araba, pytasz, jakie jest jego marzenie. Moje marzenie jest takie, ewentualnie, żeby to było wielkie państwo syryjskie. Nie ma nic wspomnianego o państwie palestyńskim, ani nic takiego. To jest późniejsza opowieść i to zupełnie coś innego. Więc tu mówię o tym konflikcie kolektywnych aspiracji, to znaczy aspiracji do utworzenia państwa. I na tym poziomie tutaj żydowska narracja powinna być jednoznaczna. Powróciliśmy do swojej ziemi i
koniec. Tyle, że nie jest taka. Że są wewnętrzne konflikty i w brak jakby pewności to do swojej tożsamości też komplikuje inne tożsamości. To jest, i to w tym bym się zgodził z głosami, które mówią, obwiniają Żydów za to, co się dzieje w Izraelu. Faktycznie. Ale nie na tym poziomie, na którym ci ludzie obwiniają, tylko na poziomie takim, że słabość i niepewność Żydów co do tego, co się dzieje, co do historii, która się wydarzyła, i często wycofywanie się i rezygnacja z tej wielkiej historii, często to jest miejsce na to, żeby był bałagan i różnego rodzaju konflikt. I też zresztą, okej, nie wiem, czy to nie zbaczamy zbytnio z pytania. Chciałbym tylko dopytać, czy według rabina, znając tę obecną sytuację i historyczną sytuację, jest w ogóle możliwość na to pojednanie, na ten pokój w Gazie, czy w ogóle w, oczywiście, że tak, w Ziemi Świętej? Oczywiście, jestem przekonany, że koniec końców, po pierwsze, w ogóle jestem człowiekiem, który wierzy w słowa proroków. Prorocy to nie było, to nie jest artykuł opiniotwórczy w gazecie, tylko to jest rzeczywistość, która koniec końców idzie, historia zmierza ku temu. Ale tak jak mówię, być może to zabrzmi trochę judeocentrycznie i tak szowinistycznie, ale myślę, że to wszystko zależy od właśnie Żydów, jak oni będą postrzegać siebie i na ile oni wypełnią tę lukę, ponieważ no, nie jest tajemnicą, że naród żydowski jest narodem antycznym i każdy zna historię biblijne i późniejsze, i jeżeli ten naród powróci dumnie, odnosząc się do tego, do swojej historii, przychodząc z myślą kontynuacji tego, to myślę, że to na wielu ludzi zadziała pozytywnie. Chciałbym jeszcze dopytać o to dzień dobry z tego powodu, że rabin jest również Polakiem i czy nie uważa właśnie rabin, że wypowiadanie tego słowa, tego powitania niekoniecznie dzisiaj w naszym środowisku, które stało się, jest tak bardzo podzielone, właśnie znaczy tego, że komuś przekazujemy dobro albo że tego dobra mu życzymy. No, być może to nie jest takie w pełni dzień dobry i z głębi serca, ale ważne, że jest chociaż. Prawda? Jest jakaś nić, która wiąże. W Izraelu przed 7 października było kilkumiesięczny spór, bardzo, bardzo głęboki w społeczeństwie Izraela. Myślę, że nawet dużo głębszy i dużo drastyczniejszy niż tutaj w Polsce. I w tym całym poróżnieniu i monologach, które były prowadzone, pozostawały jakieś nici wiążące mimo wszystko, jakiś punkt, na którym można się oprzeć, no, można oprzeć przyszłą opowieść o braterstwie. I to są już takie bardzo dramatyczne punkty, jakie na przykład. Jeżeli ktoś prowadzi z kimś monolog, prawda? Jeden mówi to, drugi to i nie słuchają się. Jeżeli jedna ze stron mówi, dlaczego ty nie chcesz mnie słuchać? Okay? Druga strona też mówi, a dlaczego ty nie chcesz mnie słuchać? Dramatyczna sytuacja, monologi. Ale fakt, że on emocjonalnie wybuchem, dlaczego ty nie chcesz mnie słuchać, to jest fakt, że ma głęboką potrzebę do tego, żeby w końcu było jakieś pojednanie, żeby jeden zrozumiał drugiego. Dopóki to jest, jest nić braterska. Nawet można powiedzieć głębiej, że wiele osób w tamtym czasie w Izraelu mówiło, ty nie jesteś moim bratem, prawda, do tego stopnia, prawda, w jakichś tam konfliktach, w poróżnieniach, nie jesteś moim bratem. Co to oznacza? Oznacza, że właśnie on nie jest jego bratem, bo jeżeli ktoś się trudzi i mówi, że ty nie jesteś moim bratem, to znaczy tak naprawdę jest jego bratem. Zawsze można odwrócić, jeżeli ktoś nie jest faktycznie jego bratem, to nie będzie się trudził, żeby mu to powiedzieć wprost i rzucić mu. No, czyli taki konflikt, w którym wydobywa się taką artylerię, świadczy o głębokiej więzi. Teraz odpowiedzialnością oczywiście liderów jest to, żeby doprowadzić koniec końców do porozumienia i wzajemnego zrozumienia. To jest ich odpowiedzialność, ale jeżeli liderzy zachowują się nieodpowiedzialnie,
wzmagając konflikt, będąc jakby odbiciem ulicy, to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, bo koniec końców to powinni dawać przykład, bo co to znaczy, że konflikt? Jedni drugim zarzucają, że są zdrajcami Polski. Co to ma być w ogóle? Czy naprawdę, naprawdę myślisz, że ty jesteś jedynym obrońcą Polski i tobie tylko należy, a ci, którzy myślą inaczej, to już po prostu są zdrajcami? A może mają inną koncepcję? Jak można w ogóle tak podchodzić? Jak można być odpowiedzialnym liderem, jednocześnie zarzucając drugiej stronie zdradę, tylko dlatego, że ma inną koncepcję? Jest to, i to nie prowadzi w żaden sposób do jakiegokolwiek porozumienia. Natomiast to, co prowadzi do porozumienia, to jest odnalezienie, tak jak mówiliśmy na początku, odnalezienie jakiegoś ziarna prawdy w tym stanowisku, choć jest odmienne od mojej, ale odnalezienie tam ziarna prawdy i wypowiedzenie go. Nic się w ten sposób nie straci, a wręcz przeciwnie, zyska się jakieś wewnętrzne powiązanie i szacunek dla drugiej ze stron i dalej będzie można się kłócić, dalej można będzie prowadzić spory, ale jednocześnie w nadziei, optymizmie i w czymś takim pokojowym. To jest też bardzo charakterystyczna rzecz, którą dostrzegam, że naród polski jest bardzo skonfliktowanym narodem, podobnie zresztą jak naród żydowski, ale naród żydowski ma długą tradycję zarządzania tym konfliktem. To jest ta różnica. Mam nadzieję, że w Polsce też, że jest historia, Polska już tak bardzo dotknęła i weszła w podświadomość Polaków, że nie przekroczył pewnej granicy. Da? I to jest bardzo istotne, że traumy narodowe, różna świadomość, do czego może doprowadzić konflikt, odciskają swoje piętno i potem stanowią jakąś granicę nieprzekraczalną. Moglibyśmy to skonkludować taką myślą, że bez względu na wszystko mówmy do siebie często dzień dobry i życzmy sobie wspólnie owego dobra. Nie zaszkodzi nam. Tak jest. Rabinie, chciałbym przywołać postać, która jest dla nas ważna. W Biblii pojawia się pod dwoma imionami. Chodzi o Szawła, który po nawróceniu staje się Pawłem, dla nas świętym Pawłem. Otóż ów Paweł w liście do Efezjan napisał tak. Teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. Koniec cytatu. Otóż Paweł mówi, że naszym szalom jest Chrystus. Tam jest On bowiem jest naszym pokojem. Pytanie jest następujące. Czy w religii żydowskiej dzisiaj jest jakaś osoba, jest jakieś miejsce, o którym rabin mógłby powiedzieć, że jest on szalom dla Żydów? To znaczy, do końca nie zrozumiałem pytania. Dla chrześcijan pokojem jest Jezus, osoba. Tak. No więc moje pytanie jest, czy Żydzi również mają jakąś osobę, albo może też poszukują tej osoby, bo może to jest ten oczekiwany też Mesjasz. Czy może jest jakieś miejsce, które mogliby określić, że to jest dla nas pokój? Szalom. Nie znajduję specjalnie w tradycji żydowskiej personifikacji, to znaczy, że ktoś ma być pokojem. Pokój to jest sytuacja, w którym, tak jak wspomniałem, jest harmonia, jest współpraca między różnymi tożsamościami. Każdy pozostaje sobą, podmiotem, a jednocześnie tworzymy coś wspólnego. Każdy zna swoje miejsce. To jest pokój, więc siłą rzeczy trudno by było to umiejscowić w jednej osobie. To by było jakimś zaprzeczeniem. Więc nie znajduję czegoś takiego. A czy sięgając do... A Mesjasz, natomiast jeśli chodzi o Mesjasz też jest tym, który ma prowadzić wojny. Tak, to ma przynieść pokój, ale koniec końców jest też koncepcja taka, że
złoczyńcy muszą odpowiedzieć za to, co zrobili. No to nie jest tak, że będzie wszystko zapomniane. Jest rodzaj sprawy, jest coś, co w zasadzie można powiedzieć tak, że często się uważa, nie wiem w jakich kręgach, ale słyszę to raczej, okej, Mesjasz przyniesie miłość. No? Tymczasem miłość już jako taką umiemy robić, wiemy mniej więcej, co to koncepcja jest nam bliska bardzo, natomiast to, co jest dalekie i w czym jesteśmy lekko upośledzeni, to jest sprawiedliwość. A nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Tak? Sprawiedliwość, sąd, prawda i pokój to jest te trzy rzeczy. Sprawiedliwość, prawda, pokój. Jest sprawiedliwość, jest prawda, a więc i pokój. I to jest konsekwencja. To jest jak to się mówi, proces wydarzania się tego, więc od Mesjasza oczekujemy tego, że przeprowadzi sprawiedliwość. A czy sięgając do historii, takim miejscem pokoju była świątynia jerozolimska? Takim symbolem, miejscem? Świątynia jerozolimska jest miejscem, które w zasadzie jak czytamy całą Chumasz, Pięcioksiąg, to tak można go streścić tego, że Bóg stworzył świat, stworzył naród, powołał naród po to, żeby zbudowali mu świątynię. Czemu? Ponieważ Bóg chce się spotykać z człowiekiem. I nie ma większego pojednania i większego snu o pokoju, w którym sam Stwórca chce rozmawiać ze stworzeniem. To jest jakby ultimatywny pokój. Więc jako tako świątynia, jako miejsce spotkania jest pielęgnacją tego pokoju, jest tym dialogiem między Stwórcą a stworzeniem. Przeciwnościami. Bo jeszcze na moment przy tym wątku zatrzymam się, bo zawsze mnie zastanawiało, nawet fascynowało to, że w tych dziejach Izraela jest tak, że ustami Boga jest prorok. Jeżeli dobrze rozumiem. Natomiast kapłan jest tym, który w imieniu ludu składa ofiary. Jakby nie ma, a może były, tylko ja nie znam, nie ma osoby, która pełniłaby te dwie funkcje, w której skupiłyby się te dwie funkcje. Była taka osoba? Byli prorocy i kapłani. Jest w tradycji. A jakkolwiek to jest tak, powiedzmy kapłan to jest pewna kasta w społeczeństwie, która jest odpowiedzialna za świętość. Prawda? Dlatego też kapłani nie mają udziału w ziemi, w podziale ziemi, nie mają swojej ziemi i to stanowi jakby, jest ciągłością pewną, że znaczy jest część społeczeństwa, która jest społeczeństwem rolniczym, uprawia ziemię, to znaczy zanurza się w ziemi, tak? Czyli tym dotyka tego najniższej warstwy i są kapłani którzy zanurzają się w ziemi, przynoszą dziesięcinę kapłanom, a kapłani są od tego, żeby ich praca była w pewnej hierarchii, ustawiona w hierarchii wartości. To znaczy są odpowiedzialni za to, żeby cały organizm, jako serce w całym organizmie, nadające sens całej działalności społeczeństwa. I to jest mniej więcej kapłaństwo. Natomiast prorok to jest ten, który rozmawia z Bogiem i to jest, jak patrzymy na naród żydowski jako naród ten, odnosząc się do antycznego narodu, prawda, do tych opowieści, no to Grecy stworzyli filozofię, sztukę i ustrój, Rzymianie coś innego, Persowie coś innego. No. A co jest tym produktem takim charakterystycznym dla narodu żydowskiego? To właśnie proroctwo. To jest naród, który dawał proroków. Prawda? Prorocy, którzy głosili jedyność Boga. To jest jak w Italii jest pizza, w Francji bagietki, tak w Izraelu są prorocy. Super, dzięki za tę odpowiedź. W jednym z wcześniejszych naszych wywiadów pytałem rabina o obchody Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. Wówczas rabin powiedział, że na tym dniu zależy Kościołowi, ponieważ to Kościół go ustanowił. Zatem chciałbym zapytać, na ile ważny jest ten dialog z Kościołem w
tym z Kościołem katolickim dla Żydów? Jest czymś bardzo optymistycznym, czymś niesamowitym w ciągu ostatniego stulecia, jak Kościół postarał się o to, żeby te relacje zmienić, i od 65 rok, mam tu na myśli 2015, te zmiany stosunku Kościoła do narodu żydowskiego, to są rzeczy, których nie sposób przeoczyć, i jako tako jest czymś dającym nadzieję na ostateczne stworzenie jakiegoś większego organizmu i współpracy i braterstwa. Bo generalnie idea też w ogóle dialogu ekumenicznego, ale dialogu międzyreligijnego, ona się narodziła po II wojnie światowej, a właściwie po tym, co nam II wojna światowa przyniosła, czyli po Wielkim Holokauście, niesamowitym męczeństwie, cierpieniu i śmierci milionów ludzi. Stworzono wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, ideę dialogu po to, żeby również przywódcy religijni i w ogóle ludzie wyznający różne religie na tyle się zjednoczyli, na tyle z sobą rozmawiali, żeby nigdy nie dochodziło między nimi do antagonizmów, czyli również do wojen. Ja rozumiem, że ta idea musi nam wszystkim dzisiaj przyświecać, również w sytuacji takiej, kiedy te wojny po prostu się wydarzają i dzieją. Myślę, że tak. No, z naszej perspektywy też nie byłbym szczery, gdybym nie wspomniał o tym, że ta zmiana stosunku Kościoła do narodu żydowskiego też była konsekwencją założenia państwa Izraela. To znaczy, że Żydzi, no bo to był jakby zagadka mocna teologiczna dla koniec końców jakichś nauk Kościoła, kiedy naród żydowski, mówi o tych pierwszych naukach, ten naród opuszczony i błąkający się jako jakaś tam kara i konsekwencja tego, co zrobili. Więc oni nie mieli specjalnie już powracać do swojej ziemi i znowu być narodem na swojej ziemi. Więc fakt, że to się stało, nagle coś zmieniło. Nagle Żydzi stali się znowu bytem politycznym. To coś, co działa świadomie lub mniej świadomie na pewno. I to też, jakby to też muszę dodać, że to na pewno miało jakiś tam wpływ. Czyli to są jakby wiele z tych punktów, jest te przemiany wewnętrzne, to znaczy wewnętrzny Kościół, który obserwuje rzeczywistość i dokonuje jakiejś tam decyzji z różnych motywów. I też zewnętrznie my patrzymy oczywiście jako, że my też jakby wpłynęliśmy, nasza historia wpłynęła na tę przemianę. To będzie ostatnie pytanie i to będzie pytanie od internautów. Dlatego, że po dniach judaizmu w Kościele, czyli po spotkaniu w Łodzi, w namiocie, w którym Ongiś była, postawionym w miejscu, w którym Ongiś była synagoga, internauci wielokrotnie komentując to spotkanie zadawali takie pytanie, ja chciałbym w ich imieniu zadać je rabinowi, mianowicie, czy istnieje możliwość, żeby w religii żydowskiej obchodzony był Dzień Chrześcijan? Może mniej to jest wiadome, ale z perspektywy, tak jak my patrzymy na świat chrześcijański, to zawsze odnosimy się, my go studiujemy. Prawda? To nie jest tak, że jest nam obojętny. On jest obecny bardzo, bardzo szeroko. Dlaczego? Ponieważ my nie zapominamy, że chrześcijaństwo zrodziło się na łonie judaizmu. To znaczy jest koniec końców korzeniami, sięga naszych wewnętrznych spraw, przemian, pewnych nurtów, pewnych możliwości. Prawda? W ten sposób. To znaczy patrząc na siebie i na to, co dzieje się w dynamice naszej tożsamości, jakby patrzymy w ten sposób na chrześcijaństwo, ale dalej to, co z niego wyrosło i to, co ludzie zabrali już i zaczęli tworzyć, to już jest jakby sprawa jakby wewnętrzna tożsamości chrześcijańskiej. I jako tako możemy poprzestać na spotkaniach i dialogach, ale nie ma wewnętrznej potrzeby, żeby robić dni chrześcijaństwa w judaizmie. To jest jakby coś, co jest studiowane, jest obecne.
i też nie jest proporcjonalne do potrzeby chrześcijaństwa, które rozwijając się na przestrzeni dziejów, być może oddaliło się od swoich korzeni i teraz czuję potrzebę powrotu do tego, zbadania swojej genezy, jakby do tego, skąd wyrosło. Więc to jest osobliwa potrzeba chrześcijaństwa. To nie musi być symetryczne. Mm-hmm. A na ile, no bo wiemy o tym, że tych wspólnot żydowskich jest bardzo wiele, tak jak również i podzielonych kościołów. Na ile te wspólnoty żydowskie dzisiaj mają taką, no powiedzmy, w miarę dogłębną wiedzę na temat tego, czym jest chrześcijaństwo, co jest ważne dla chrześcijaństwa, co w tym chrześcijaństwie jest. Bo myślę sobie, że wiele różnego rodzaju antagonizmów, konfliktów rodzi się na płaszczyźnie po prostu zwyczajnego braku wiedzy. Tak. Żydzi to raczej naród ciekawy świata, więc to nie jest tak, że obojętne im jest to, ale ze względu też na historię i na lata historii, w którym te relacje były ciężkie i trudne, ten proces nie jest taki szybki być może, jak niektórzy by oczekiwali. To może zająć trochę czasu. Zmiana, tak jak wspominałem wcześniej, zmiana stosunku Kościoła do narodu żydowskiego, do Żydów, to jest bardzo wrażliwa teraz jest kwestia tego, jak Watykan, jak Kościół katolicki patrzy na dziecko żydowskie. To jest bardzo istotne nam naród, na państwo Izrael. To jest jakby każdy Żyd, większość, 99% Żydów na całym świecie, Izrael jest bardzo istotny i stosunek Kościoła katolickiego do Izraela to jest też jakiś taki języczek uwagi. Znaczy, oczywiście to nie znaczy, że teraz Kościół katolicki ma robić macie wewnętrzną dynamikę i swoje powody i to jest jakby... Ale to ma wpływ, tu też zachodzi jakiś dialog i poznanie. Ale tak jak mówię, ze względu na tę historię, to jest wrażliwa kwestia, zmierza ku lepszemu, ale to jest proces, być może nie ujrzymy tego, czego byśmy chcieli za naszego życia ujrzeć. Może to kolejne pokolenia, ale zmierza to ku temu. Bardzo serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie, za tę bardzo ciekawą rozmowę. Myślę, że mieliśmy możliwość w kontekście różnych wydarzeń, takich, które dzisiaj są i się i mają miejsce w społeczeństwie, również w kulturze, również w państwie Izrael, w Gazie, w Polsce. Poprzez te różne problemy mogliśmy również porozmawiać o tematach ważnych, również dla naszych wspólnych religii i naszego wspólnego między sobą dialogu. Pięknie dziękuję za ten dialog dzisiaj. Dziękuję bardzo.